Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Kiedy Pan do nas mówi, to zawsze jest to dobra nowina. My zazwyczaj zwracamy uwagę na tą ciemną stronę księżyca i łatwiej nam zwracać uwagi na słabości, na niedopatrzenia, na problemy, na trudności i zatrzymywać się na nich i potem wpadać w depresję, w smutek i nieprzyjaciel to wykorzystuje i zawsze nam mówi: tak zawsze będzie, będzie jeszcze gorzej, nic nie można się zmienić, tak już będzie, nie dasz rady, nie potrafisz. Chociażby to pierwsze czytanie, które dzisiaj było nam dane, prawda, wobec tego rozproszenia. Ja myślę, że czujemy się tak trochę dzisiaj, że nie rozumiemy świata, nie rozumiemy już, nie wiadomo, mężczyzna, kobieta, nie wiadomo jak w kościele, nie wiadomo jak się zachować, słuchamy różnych rzeczy, żeby odnaleźć naszą drogę, patrzymy na nasze rodziny i widzimy jak się to wszystko rozchodzi. Może widzimy nasze własne małżeństwo, które, mówimy, z miłości już niewiele zostało, po prostu jesteśmy do siebie przyzwyczajeni, po prostu się tak żyje. Może pozrywane relacje z dziećmi, które się buntują i zaczynają iść swoją drogą i mówią: nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie wiem. Żyjemy w takim świecie, który jest rozproszony. I możemy się na tym zatrzymać i zacząć biadolić i narzekać i mieć pretensje do całego świata. A możemy usłyszeć w tym słowie dobrą nowinę, to co mówiłem, zanim zaczęliśmy śpiewać psalm. Mówi: oto ja sam zajmę się nieprawością waszych uczynków. Ja sam zajmę się nieprawością waszych uczynków. Bo to rozproszenie, także ten tłum, który dzisiaj Chrystus widzi, porusza Boga, serce Boga. Bo Bóg nas kocha. Bogu zależy na nas. My kiedy widzimy nieprawości, to najchętniej byśmy sądzili, szukali winnego, próbowali ukarać. Bóg patrzy inaczej. Mówi: ja zajmę się nieprawością. Mówi prorok Jeremiasz. W jaki sposób zajmę się nieprawością? Dam mojego pasterza. Ja sam przyjdę, będę pasterzem. I ten psalm 23 wspaniały mówi: będzie nas prowadził do miejsca, gdzie możemy odpocząć. Pragniemy odpocząć, nie? Wreszcie zrzucić z naszych barków tą odpowiedzialność, ten trud, to napięcie w nas, żeby wszystko kontrolować, żeby się nie wymknęło nam spod kontroli, żeby zapanować nad rzeczywistością, żeby wszystko zabezpieczyć, żeby mieć na wyciągnięcie dłoni, żeby gdzieś nie poszło w niewłaściwym kierunku. Jesteśmy zmęczeni. Próbujemy tak prowadzić nasze małżeństwo. Mamy pewny obraz, pewne marzenie naszego małżeństwa. I ten drugi ma też swój obraz małżeństwa i czasami to jest jak dwa jelenie na rykowisku. Nie? Teraz który zwycięży w tych walkach? Które marzenie przeważy nad drugim? On chce w lewo, ja chcę w prawo. Ja lubię góry, on lubi morze. I jakkolwiek nie popatrzysz. Nie? Wobec dzieci próbujemy próbujemy odpocząć. W jaki sposób? Wiecie, Chrystus, nie wiem, czy pamiętacie taką Ewangelię, jak przychodzi do Niego taki człowiek i mówi: Panie, chcę pójść za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Bo
to, że jesteśmy tutaj, pragniemy, żeby Chrystus nas doprowadził do odpoczynku. Ale może myślimy sobie, że odpoczynek polega na tym, i często tak myślę, ja tak często robię, nie wiem jak wy, ale robię, nie? Panie, wytłumacz, jak bardzo głęboko ten człowiek się myli, ten mój współbrat, ci ludzie, jak bardzo głęboko się mylą. Gdyby mogli mnie posłuchać, jakby świat był pięknie wyglądał, nie? Myślimy, przychodzimy, gdyby mój mąż dzisiaj był i słuchał tego i się nawrócił, jakbym wreszcie mogła odpocząć, nie wracałabym do tego domu z takim cierpieniem, że zaraz się zacznie. Nie? A ten młody człowiek mówi, chcę pójść za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Chrystus mówi, pamiętacie? Mówi, dokądkolwiek pójdziesz? Ty wiesz, o co mnie pytasz? Lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda. Syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł złożyć. I rzeczywiście Chrystus nie ma domu i Chrystus jest w drodze do Jerozolimy. Jedynym miejscem, gdzie Chrystus składa swoją głowę i odpoczywa, jest krzyż. My tu mamy największy krzyż drewniany w Europie. Oby nasza wspólnota, nasza parafia była znana nie tylko z tego, że ma drewniany krzyż na ścianie, ale że ta prawda, że odpoczynek jest w Chrystusie ukrzyżowanym, była czymś, co nas będzie charakteryzowało. Będą mówili Kościół w Pile. Tak jak święty Paweł pisze listy do poszczególnych kościołów, to mówili Kościół w Pile jest znany z tego, że odpoczywa w Chrystusie ukrzyżowanym. Co to znaczy odpoczywać w Chrystusie ukrzyżowanym? Że potrafimy przegrać walkę na argumenty. I w ten sposób wygrywamy. W jaki sposób może przyjść, to dzisiaj mówi święty Paweł w liście do Efezjan, w jaki sposób może przyjść pokój w małżeństwie? W jaki sposób można nawiązać relacje, na nowo zbudować jedność z dziećmi, z sąsiadami? W jaki sposób? Chrystus zbudował jedność między sobą a nami. W jaki sposób? Święty Paweł mówi, bo zburzył mur wrogości w sobie. Sobie zburzył mur wrogości. W Chrystusie nie było agresji na agresję, która go spotkała, prawda? Chrystus nosi rany. Chrystus nie zadaje ran. Chrystus daje się ukrzyżować grzechami. I wobec tej sytuacji mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus odpoczywa na krzyżu. Chcemy odpoczywać. Wiecie, dlaczego nie potrafimy odpocząć? Bo ciągle toczymy walki. Bo nasze myśli być ciągle na wierzchu. Bo chcemy wygrywać. Jesteśmy tak zmęczeni tą walką, tym, żeby postawić na swoim, że nie potrafimy odpocząć. I nawet, wiecie, nawet jak wygrywamy te pojedynki, nie jest tak? Bo czasami jest tak, że wygrywamy te pojedynki. Że drugi idzie na kolana. Że przedstawiamy mu argumenty nie do zbicia. Przychodzi wieczór i wtedy obracamy się na drugi bok, plecami do drugiego i mówimy, za cały dzień tak mnie traktowałeś, to teraz masz. I vice versa. I ten drugi po takim tygodniu, albo ciche dni, kiedy się nie odzywamy, kiedy nie mamy żadnej relacji, ten drugi w pewnym momencie idzie na kolana i co, to jest wygrana? Nie jest wygrana, bo relacja jest zerwana. Bo kiedy ten drugi będzie miał taką samą możliwość, to doprowadzi do tego samego. I nie potrafimy odpoczywać, nie potrafimy być zadowoleni, nie potrafimy prowadzić naszego życia jak święto, siadać do stołu z radością. Wszystko jest ciężarem, wszystko jest obowiązkiem, jest jarzmem, które nas przygniata. Wszystko jest prawem. Jedyny sposób, mówi dzisiaj, ja dam na to rozproszenie, na to zerwanie więzi, brak jedności, czy to w świecie, czy to w kościele, tak jak dzisiaj widzimy te różne rzeczy, które się toczą, batalie, wojny, lewa, prawa strona, czy na naszą parafię, czy na nasze rodziny, na relacje z dziećmi. Jest tylko jedna droga. Pan jest moim pasterzem. Pan jest sprawiedliwością. Sprawiedliwość krzyża. Nie ma innej sprawiedliwości, która ma możliwość nawiązać, zawiązać z powrotem relacje z drugim człowiekiem i żebyśmy mogli odpocząć tak jak On, dając Jemu działać, bo
tam, gdzie my jesteśmy już na granicy naszej możliwości, może wreszcie wkroczyć On. A On prowadzi. Psalm 23 jest przepiękny. Mówi, że prowadzi nad wody, gdzie możemy odpocząć. To jest ten powrót do chrztu. Zostaliśmy ochrzczeni. Mamy wody w nas, wody chrztu, które mogą nas nawadniać. Mamy w sobie głos. Mamy w sobie Ducha Świętego. Nasze głowy są namaszczone olejem. Byliśmy bierzmowani. I na chrzcie, i na bierzmowaniu. Ducha, który woła w nas Abba, Abba, Tato, Ojcze. W każdej sytuacji, tak jak Chrystus na krzyżu mówił Abba, Ojcze. Jak w Getsemani wobec cierpienia mówił Abba, Ojcze. Twoja wola, nie moja. Chociaż nie podoba mi się to, ale jestem gotowy. Wobec różnych sytuacji w małżeństwie. Chrystus prowadzi nas do tych wód. Prowadzi nas do tego namaszczenia duchem. I za każdym razem, wiecie, kiedy gromadzimy się na Eucharystii, za każdym razem o tego ducha się modlimy. Dzisiaj w czasie modlitwy eucharystycznej ja wiem, że to jest trudne, że się przyzwyczajamy do słów, że zaczyna się mówić i budzimy się, kiedy mamy odpowiedzieć Amen. Ale jest taki moment, kiedy modlimy się, aby Twój Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Nie przychodzimy tutaj, żeby Bóg stanął po naszej stronie przeciwko drugiemu człowiekowi, bo nigdy tak się nie stanie. Dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi, będziemy mówili Ojcze nasz. Nie mówimy Ojcze mój, Ojcze nasz. I tutaj modlimy się o to, żeby Duch Święty to zrobił. I Chrystus powie, dobrze, zrobię to. Dam Ci Ducha, który Cię poprowadzi do Twojej żony, do Twojego męża, Twoich dzieci, w parafii między sobą, w kościele. Dam Ci mojego Ducha, który Cię poprowadzi. To jest moje ciało wydane. Bierz i jedz. Nie? Ten sposób życia, połamać siebie, wylać swoją krew na odpuszczenie grzechów, zatrzymać na sobie zło, nie odpowiadać złem na zło. To przychodzi do nas. Ten dynamizm życia, tego pasterza, który jest naszą sprawiedliwością. I ten Chrystus w nas, kiedy przyjmujemy Go, gdzie mamy tą możliwość, że Chrystus przychodzi w nasze życie, na nasze dłonie, które są złożone w formie krzyża, na nasz krzyż, na te problemy rozproszenia, ten dynamizm życia, który nas poprowadzi, kiedy wrócimy do domu i może od razu się zdenerwujemy, bo nic nie zostało przygotowane, bo stół nie został przygotowany, bo ziemniaki nieobrane, nie mam pojęcia. Ufam, że Duch Święty Wam to będzie tłumaczył, kiedy wrócicie do domu. Na dzieci, które grają na komputerze albo i wkurzoni będziemy, nie? Ale nas poprowadzi, kochając ich tak, jak Chrystus kocha nas, dając swoje życie, służąc. Oby to słowo dzisiaj przyszło i popchnęło nas. Pan jest moim pasterzem, ale to jest Pan, ten, który daje swoje życie z miłości do nas. Niech ten Pan nasz, który jest naszą jedyną sprawiedliwością, ten Pan, który tu przychodził, dając swoje życie i mówił, czyń to na moją pamiątkę, poprowadzi nas przez te różne ciemne doliny, trudności, kłopoty, abyśmy dali się Jemu prowadzić i nie sprzeciwiali się złu, ale dali Jemu odpowiadać dobrem na zło. I tak doświadczyli pokoju i jedności między nami. Tego życzę Wam, życzę także sobie. Na to wszystko niech Pan przyjdzie ze swoim błogosławieństwem.